Uczniowie, rodzice apelowali do prezydenta Dudy o zawetowanie Lex Czarnek. I dziś stało się. Mimo tego, że prace prowadzono długo, nie osiągnięto społecznego kompromisu. Nie zgodzono się na wysłuchanie publiczne, projekt był poselski, nie miał społecznej akceptacji, powiedział prezydent. To weto pokazuje, że presja ma sens, że warto wychodzić na ulicę, podpisywać się pod listami protestacyjnymi. Warto walczyć do końca, by złe prawo nie weszło. I z tej mównicy chciałam podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w te protesty, którzy walczyli o to, by kurator nie stał się wszechmocnym cenzorem szkół. Wszystkim, którzy sprzeciwiają się upartyjnieniu szkoły i centralizacji systemu oświaty. Dzięki, że są dla was ważne prawa rodziców, uczniów, uczennic, także tych pozostających w edukacji domowej. To weto